witamy kochani bardzo serdecznie w nowym Mierzymy. Film zamiast vloga, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Koty będą oczywiście towarzyszyły. Ja pozbierałam, idę bliżej trochę. Pozbierałam kilka ciuchów, tak żeby Wam pokazać, co zakupiłam. No i w pierwszym ciuchu już jestem, spodnie nie. Kroksy się nie liczą. Także słuchajcie, kroksy zawsze muszą być. Kupiłam taką bluzkę, która tutaj wygląda tak zupełnie zwyczajnie. Oprócz oczywiście fantastycznego pieska, który ma takie fajne, świecące detale. Troszeczkę może sztywna aplikacja, ale taka nie aż bardzo. Natomiast cały urok tej bluzki polega na tym, że tu ma taki fajny łódkowy dekolt, a z tyłu jest, słuchajcie, rewelacja. Dlatego, że duży, fajny dekolt, który jest w serek. Z tyłu jakby tutaj był tatuaż, super by to wyglądało. W ogóle bardzo mi się podoba. Kolor granatowy, krótki rękawek, dosyć dobra jakościowo tkanina. Ja to zawsze kupuję na dotyk, także u mnie faktycznie na dotyk pewne rzeczy idą. Bardzo mi się podoba, myślę, że do spodni, do spodenek, do wylecenia na szybciutko gdzieś, do pozałatwiania pewnych rzeczy, będzie idealna. Druga bluzka to już jest C i A. Bardzo mi się podoba, dlatego że mam taki sentyment do granatu z bielą, bo kiedyś miałam taką bluzkę w paski z takimi słonikami, ją uwielbiałam, też tak fajnie leżała. Jak to u mnie, troszeczkę szersza na dole, co by poszerzyć biodra. Dekolt jest bardzo fajny, bo słuchajcie, tak naprawdę możecie ją, nie wiem, na jedno ramię, na pół ramienia, na trzy ramienia, jest wygodny po prostu. Zauroczyły mnie rękawki, które mają taką doszytą falbankę z bardzo ładnego wzoru w motylki. Tkanina gęsta, ciężka, ale nie gruba. To oczywiście można na różne sposoby nosić. Do spodni, spodenek, fajny rękaw rozszerzony, ładnie wygląda przy szyi. Nie mamy, wiecie, przygwożdżenia, długość dobra, zakrywa tyłek. Także to jest podstawa. No i myślę, że ładna. W ciemnym kolorze, ale ładna. I od razu mierzę sobie taką parkę, kurtkę, przejściówkę. Zobaczcie, dobry rękaw. Ja nie mam krótkich rąk, jestem wysoka. Kolor ulubiony. Parka, czyli ma takie fajne detale tutaj. Kieszonki, ładne patki, jest troczki, zapinana i na ekspres, i na guziki. Ja mam zawsze problem z parkami, słuchajcie, jeden, że coś, co ma być w pasie, wypada mi pod biustem, czyli cały ten tutaj, o, to wiązadełko, a to wiązadełko no, nadaje uroku, po prostu, zobaczcie, o, i ono wtedy nabiera kształtu. Długość też jest dobra do samochodu. Myślę, że z guzikami. Myślę, że naprawdę wygląda. I ona ma tutaj dobrze. Bardzo i z tyłu ma fajne to pęknięcie na tyłku, tak jak potrzeba. Zakrywa tyłek. I mi się jeszcze podoba podszewka piękna. Ładnie wszystko odszyte, super. Bo ja Wam powiem, że nawet, no tak jak jest chłodno, owszem, tak? Ale właśnie parki mają to do siebie, że jak się je, tak bardzo można o palce. Zobaczcie, jakie one talie robią. No, pięknie. Mamy teraz naprawdę fajny ciuch. No i to jest taki ciuch na lata, to nie jest na sezon. Kolor jest jeden z moich ulubionych, bo w niebieskościach, turkusach głębokich, tam takich niebieskich. Niebieskich niskościach. Myślę, że jest bardzo, bardzo fajny. Ona jest piękna, w ogóle jest ładnie odszyta, po drugie i jest... bardzo niedroga była. I to jest twój kolor. Tobie jest tak dobrze tym niebieskim, że... Ma kaptur, także też tutaj można o zawsze zakapturzyć się. I biegać. I biegać. Kolejny
kolejna rzecz, bluza. Słuchajcie, w bardzo nietypowym dla mnie kolorze. Ona już ma tutaj rękawy 3/4, 7/8. Kto co woli. Kaptur, który też jest dosyć duży. Bluza jest dosyć prosta, ale ma takie fajne detale, trochę scrapbookingowe. Czyli napisy na pisiątka, nie wiadomo co tam, jakie zaklęcia, przekleństwa tutaj są. Ale bluza jest fajna, długa, jasna. Ja mam bardzo mało jasnych rzeczy. Ta bluza wygląda fajnie, czy zapięta, czy rozpięta. Tutaj jedyną wadą brak kieszeni, patrzę. Ale myślę, że wygląda fajnie. No i mamy kolejną rzecz na lato. Bardzo lekka, dzianinowa, także no oczywiście jestem blada, tak? Umówmy się, lato się jeszcze nie zaczęło, ale sama sukienka jest, uważam, fajna. Ja lubię te takie falbaniaste, bardzo tam takie falbanki, doszyte, prosta. Każda biżuteria będzie się nadawała do działania, do kolanek, ładnie i bezpiecznie. Widać, że wszystko nowe, bo są jeszcze metki. Są metki. Dopiero wyciągnięte. W razie, gdybym przymierzyła i chciała oddać. O, no. Ale to jest, mówię, to jest taka kiecka, która będzie bardzo wygodna. Bardzo, bardzo, bardzo wygodniutka. I z długością, i z luźnością. Tu się wszystko zmieści, słuchajcie. Także. Prosta. I ona chyba kosztowała 50 zł. Jakaś taka naprawdę mała cena. No jest koszulkowa, tylko że jest dłuższa. No. No. No i postanowiłam wprowadzić trochę koloru. Znowu rękawek z falbanką. Dekolt, który jest na sznureczku, a jest troszeczkę ściągany. Można go sobie poluzować albo ściaśnić. Sukienka składa się również ze falbanek. Ma taki wzór w błękitach, bladych różach, trochę granatu. I troszkę takiego ciemniejszego różowego. Rękaweczki wiosna. Słuchajcie, jest tak lekki materiał. Tak jak patrzyłam, to jest wiskoza. A więc wiskoza jest po prostu przewiewna w piorun. Myślę, że wygląda dobrze. Znowu coś luźnego, nieobcisłego, kobiecego, nawet dziewczęcego. Niech i tak będzie. Oczywiście kroksy, wy wiecie, że ja muszę z kroksem tutaj zimno by mi w nogi było. Po prostu w szpilkach biegać nie będę. Nie mam nawet. No, także długość dobra, nawet jak coś podwieje, to nie będzie problemu. Zawsze można, wiecie, spodemki założyć, które takie majtki, bokserki, nie? Wtedy dobrze to wygląda. Nic się nie obciska, nie cudaczy. Wygodniutka i piękna. Słuchajcie, w momencie, kiedy zakłada się tą sukienkę, człowiek ma ochotę dygać. Więc po prostu taka ugrzeczniona i fajna. Lekki materiał. Też mamy tutaj odcięcie, guziczki od góry do dołu, także bardzo fajne. I jedyną wadą, którą się pozbędziemy, to jest to, bo zobaczcie, tu ja mam luzu, żebym jeszcze raz weszła, ale i tak on się odsłania, nawet nie rozpina, odsłania. Więc tutaj się po prostu ten kawałek zaszyje, bo ja i tak nie odpinam, jak ją zakładam. Także tak. Materiał ma taki ciekawy deseń, w takie rąby. Jest cieniuteńki. Na lato, jeżeli człowiek się na przykład spali, opali, to słuchajcie, taka idea będzie fajna, bo zakryje ramiona, a jest lekka. Jest po prostu lekka. Jest w uroczym granacie, skorym do dygania. Brakuje tylko białego kołnierzyka i możemy iść na rozmowę kwalifikacyjną. Mało tego, kolor determinuje do tego, że jeżeli założy się gruby rajstopy, to można ją również nosić zimą. Więc wygląda bardzo dobrze. Natomiast na lato cienka, fajna, tu podpinane też ładnie wygląda, wyszczupla takie podpięcie. Nonchalance dodaje, więc bardzo fajnie. Kolejna taka wiosenna narzutka. Słuchajcie, wzory, które przypominają Moro. A są takie neutralne, mam tutaj podwinięte rękawy, także to trochę tak, też 3/4. Ja rzadko kupuję takie krótkie rzeczy, ale zobaczcie, jak ona fajnie wygląda do sukienek, do dłuższych bluzek, że tutaj możemy takiego, słuchajcie, tak rozciągnięta, żeby to jeszcze dwie mnie weszły. Ale jest fajna, z takiego materiału, który nie będzie się łatwo ani psuł, ani nic z nim działo, rozciągliwy, dobry zamek, kaptur i mamy fajną bluzę.
I fajny outfit. Fajny outfit w ogóle. Tak założyłam i patrzę, pasuje. No oprócz kroksów. Ale umówmy się, kroksy nie pokazują. Kroksy się nie liczą. Jeszcze może się odwrócę. Bardzo ładnie. Tam tak. I ona jest tak do półduszka, słuchajcie. Także właśnie jakieś, ja zawsze ją do takich dłuższych rzeczy. O. Słuchajcie, takie są moje zakupy. Pozbierałam trochę ubrań, tak żeby wam pokazać z ostatnich zakupów. Powiedzcie, co wam się najbardziej podoba? W czym wyglądam najlepiej, to może mniej ważne, bo i tak się w tym dobrze czuję, więc będę w tym chodzić, ale który przedmiot, która kiecka podoba wam się najbardziej?